Jestem osobą wrażliwą i często płacę. Dzisiaj poznacie kilka faktów o mnie. Tutaj w tym oto pięknym zeszyciku zapisałam sobie wszystkie fakty o mnie, które chciałam wam powiedzieć. Przepraszam was za dźwięki, ale mój kot, mojego kota dopadł głód, więc no teraz je, a ja teraz nagrywam, więc zapraszam was do oglądania filmiku z faktami o mnie. Jest ich 20. Mam na imię Ala, urodziłam się 12 października 2003 roku, czyli mam aktualnie 16 lat. Od urodzenia mam wadę wymowy i nie wymawiam litery E. Co możecie teraz zauważyć? Rolki. Po prostu nie wymawiam litery E, ale jakoś mi to bardzo nie przeszkadza. Kiedy byłam mała, chcąc zamieścić śniadanie dla moich rodziców, to było dzień po moich urodzinach. Przecięłam sobie palce, chcąc otworzyć szynkę, która była... Chcąc otworzyć szynkę, która była pakowana próżniowo. Dziękuję ci, kocie, za zwalenie miski. Teraz mu pogratulujmy. Moje ulubione zespoły to Queen, Twenty One Pilots, Panic! At the Disco, One Direction oraz Imagine Dragons. Moje ulubione filmy to trzy sagi filmowe, czyli Gwiezdne Wojny, Hobbit i Władca Pierścieni, i nie umiem wybrać, któryś z tych filmów, a raczej z tych sag filmowych jest najlepszy. Po prostu wszystkie kocham całym sercem. Specjalnie tutaj przedstawiłam kamerę, bo kolejny fakt jest: uwielbiam Shona Mendesa, jest to mój najbardziej ulubiony piosenkarz, bardzo go lubię. Nie przepadam za czytaniem książek, za to jeśli jakaś książka mnie wciągnie, to wtedy ją całą przeczytam. Na przykład kiedyś wciągnęła mnie lektura szkolna, którą mieliśmy w pierwszej klasie gimnazjum i była to Klasa Pani Czajki. Jest to według mnie zdecydowanie jedna z moich ulubionych lektur. Całą ją przeczytałam, a ona ma ponad 350 stron i całą od A do Z przeczytałam, tak mi się bardzo spodobała. Mój ulubiony serial to Riverdale i z Riverdale mam dwie książki oraz plecak. Chciałabym polecieć do USA, a najbardziej do Los Angeles. No wiadomo, że Nowy Jork i inne miasta też, ale najbardziej zdecydowanie jest to Los Angeles i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się polecieć do USA. Nie lubię pomidorów, za to ketchup oraz sos pomidorowy czy zupę pomidorową bardzo lubię. Nie wiem, czy to jest ze względu na kształt i konsystencję pomidora, po prostu nie lubię pomidora. Mam starszego brata. Jestem osobą wrażliwą i płaczę często na filmach związanych z psami. Na przykład płakałam na filmie Był sobie pies. I płakałam też na zwiastunie tego filmu, na drugim zwiastunie tego filmu, na drugiej części na zwiastunach filmu, w którym występują psy. No, tu po prostu leczałam podobno na tym filmie, jak byłam w kinie, ale książki nie przeczytałam całej. Jeśli jestem w górach, to jako pamiątkę przywożę sobie drewniane koty z góry. One są bardzo tanie, kosztują w granicach 5-8 zł, a naprawdę to jest taka mała pamiątka, ale kojarzy mi się naprawdę bardzo z górami. Mój ulubiony sport to zdecydowanie i definitywnie skoki narciarskie. Kiedy byłam młodsza, tak z 2 lata temu, naprawdę chciałam trenować i uprawiać ten sport, jednak wiadomo, jeśli chce się trenować ten sport, to trzeba zacząć od najmłodszych lat, a poza tym ja nie mieszkam w górach, więc to jest jeden z problemów. Mnie było 2 razy w życiu, udało mi się być na skokach narciarskich. Raz byłam z moją ciocią, co prawda byliśmy przy Mariece, ale widziałam tych wszystkich skoczków, jak wjeżdżają na wyciągi, wszystkich wymieniałam, bo ja tak bardzo lubię skoki narciarskie, po prostu uwielbiam skoki narciarskie i widziałam Stocha na żywo i po prostu wszystkich tych, co wjeżdżali na wyciągi, nam machali i w ogóle to było takie świetne. A drugi raz to właściwie było wcześniej, jak byłam młodsza. Nie pamiętam tego, ale... Tiza od Sioni. Nie pamiętam tego, ale wiem, że byłam. Po wakacjach idę do nowej szkoły i wybrałam technikum, ale jakie to może wam jeszcze nie będę mówiła. Wraz z moją mamą hodujemy i wystawiamy psy. Nie lubię K-popu, nie słucham go. Wiadomo, kiedy słyszałam tam 2-3 piosenki z tego gatunku muzycznego, ale strasznie mi się on nie podoba i nie słucham, ale rozumiem, że ktoś go lubi i słucham. Moje inne pasy niż YouTube to fiszka, rolki, psy. Ogólnie bardzo lubię jeździć na rolkach i na fiszkach. Mam tutaj nawet moje rolki. Kupiłam je ponad 3 lata temu, gdy przed moim wyjazdem do Chorwacji. One nawet są dalej brudne od ziemi w Chorwacji, bo jak jeździłam przy morzu,
to tam była czerwona ziemia i po prostu dali sobie trochę brudna tego i stwierdziłam, że ich nie będę myła, bo to jest taka pamiątka po jeżdżeniu tam. I dziękuję za oglądanie tego filmiku, moja tęcza z bluzy was pozdrawia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeszcze jeden fakt, bardzo lubię książki z serii dziennika Dzwoneczka, przeczytałam wszystkie książki możliwe, które wyszły. Jeśli będą dalej wchodziły, to będę oczywiście czytała, bo to są moje ulubione, czyli ulubiona seria książek.